Słuchajcie, wygląda Wylajm. Wprowadził długo przez wszystkich oczekiwaną opcję przejazdów grupowych. A co to są przejazdy grupowe? Ano, ni mniej, ni więcej to, że na jednym koncie w aplikacji możemy wypożyczyć więcej niż jedną hulajnogę. No i jedziemy z kimś tam na miasto, chcemy się przejechać hulajnogą, to druga osoba nie ma aplikacji, nie ma podpiętej karty kredytowej. No i chcemy się razem przejechać. Teraz my na siebie możemy wypożyczyć więcej niż jedną hulajnogę. A jak to działa? Teraz spróbuję znaleźć, czy gdzieś tu gniazdują i to wypróbujemy. Obserwuję tutaj, światło się nie zmienia, także nie będę patrzeć w kamerę. Jak widzieliście, próba z jazdą w pojedynkę na dwóch hulajnogach tak sobie wychodzi, bo niestety ciężko jest sięgnąć ręką do drugiej manetki. No i wtedy jedna hulajnoga mając napęd, druga nie, ucieka nam spod nogi. Ale jakby zakombinować, myślę, żeby się dało. Ale z ciekawostek, to wynajęte hulajnogi możemy oddać tylko potem wszystkie naraz. No, jest to poniekąd logiczne, bo skoro my bierzemy wypożyczenie na siebie, no to potem wszystkie powinny być zostawione razem w tym samym miejscu. Z drugiej strony może być tak, że osoba, która z nami jechała, zostaje, a my chcemy jechać dalej. Ale ewidentnie to musimy wtedy oddać wszystkie hulajnogi i naszą wypożyczyć jeszcze raz. No i oczywiście wtedy płacimy podwójnie opłatę tą początkową. A jak wygląda samo wypożyczenie? Zaraz wam tutaj wrzucę zrzut z aplikacji. Także jak widzicie, w miarę prosto klikamy zamiast wypożyczenia wypożyczenie grupowe. No i potem, jak już wypożyczyliśmy jedną hulajnogę, możemy wypożyczyć kolejną. No a tu jeszcze na koniec samo oddawanie hulajnóg. Klikamy oddaj wszystkie i obie nam się blokują i po wypożyczeniu. Także zobaczymy, czy inni operatorzy hulajnóg nie pójdą w ślady Lajma i też nie wprowadzą w takiej opcji. W sumie bardzo pożyteczna. Myślę, że wszystkim się przyda. A na dzisiaj to tyle. Subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie i widzimy się ponownie wkrótce.